Czy się spotkacie? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na moim kanale i dzisiaj wyróżymy sobie, czy się jeszcze spotkacie. Dwie grupy. Pierwsza grupa karty Tarota, druga grupa karty Lenormanda, więc wybierzcie sobie grupę, która Wam odpowiada, lub numer 1, 2, lub Tarot Lenormand. I zaczynamy. Kochani, oczywiście pomyślcie sobie o swojej osobie ukochanej. Skupcie się, nic nie sugerujcie, tylko neutralnie myślcie o Waszej osobie. Zaczynamy od grupy pierwszej. Ja oczywiście zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry. Dostaniecie ciągłe nowe powiadomienia od YouTube'a o moich premierkach. Oczywiście lajkujcie, komentujcie. Proszę Was, bądźcie aktywni. Na wróżby indywidualne zapraszam Państwa poprzez napisanie do mnie e-maila. Napiszcie mi e-mail, adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale, w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Kochani, wróżby osobiste, oczywiście Wasze prywatne na podstawie zdjęć i dat urodzenia oraz Waszych osobistych pytań, konkretnych problemów. Spotkamy się osobiście, umówimy się na WhatsApp lub na telefon i wtedy powróżę Wam. Oczywiście mogę też nagrać filmik, jeśli sobie tego życzycie, dla Was prywatnie. Więc zapraszam na wróżby indywidualne. Teraz pytamy, czy się jeszcze spotkacie? Czy się spotkacie? Czy się spotkacie? Czy się spotkacie? Powiedzcie, kochane karty. Pokażcie, kochane karty, czy się spotkacie? Czy się spotkacie? Tutaj w przełożeniu mamy już podjęcie decyzji, czyli ta osoba zastanawia się, czy się z Wami spotkać. Jakby miała wybór pomiędzy dwoma kobietami lub była po prostu niepewna, czy chce, czy nie chce i stoi jakby tutaj przed podjęciem decyzji. Tak, już niby zdecydowała się tutaj na jedną opcję, już chce niby podjąć decyzję i krok, tak? Iść w nowym kierunku, ale jeszcze się waha. Widzimy, jeszcze jest ta osoba statyczna, jeszcze jest nieruchoma, jakby w bezruchu, tak? I jeszcze podejmuje tę decyzję. Także jest tutaj niepewność. Mamy tutaj as monet, czyli ta osoba szuka rzeczywiście czegoś stabilnego, ale as monet mówi o szansie spotkania się. Ale musi ta osoba podjąć jeszcze decyzję. Natomiast dwie monety, mamy tutaj, zobaczcie jakie przejście, as monet w dwie monety, tak? Czyli dwie monety mówi jeszcze o tym, że jest szansa, że się spotkacie, ale ta osoba musi się zdecydować. Na dzień dzisiejszy nie jest absolutnie zdecydowana, jeszcze się waha, jeszcze tutaj żongluje, tak? Jest niezdecydowana, jest jeszcze taka, jakby powiedzmy sobie, lekkomyślna, bawi się jeszcze tutaj, być może ma dwie opcje, jak powiedziałam, już wspomniałam, dwie kobiety i bawi się po prostu na razie jeszcze tymi dwoma kobietami, nie może się zdecydować na coś konkretnego. No przypuśćmy trójkąt, tak? Macie trójkąt miłosny i ta osoba po prostu tutaj bawi się, żongluje sobie tymi dwoma opcjami, natomiast nie zdecyduje się na jedną z tych opcji, jedną z tych kobiet. No i tutaj mamy Hersza, czyli cesarza. Cesarz mówi o mężczyźnie bardzo władczym, bardzo takim silnym i powiedzmy no upartym. Cesarz również wie, że podoba się kobietom poprzez swój status, poprzez swój charakter męski, poprzez swoją męskość po prostu i właśnie cesarz często poza swoją stałą partnerką, żoną ukrywa jakąś kochankę, ponieważ
no wie o tym, że jego na to stać, tak? Że on kobietom poprzez swoją władzę, męskość, charakter imponuje. Także kochani, tutaj jest jakiś mężczyzna, cesarz, może być to mężczyzna spod znaku barana. Także jak macie do czynienia z takim mężczyzną baranem, no to wiecie, że na pewno ta wróżba jest tutaj do Was. Natomiast, kochani moi, czy się jeszcze spotkacie? No, bardzo dużo tej wątpliwości, wahania się, podjęcie decyzji. Nawet jeśli się spotkacie, na co jest szansa, powiedziałam, tak, to należy to traktować bardzo na luzie, niezobowiązująco, ponieważ ta osoba podchodzi tak do tego, tak, zabawowo, lekko, luźno, niezobowiązująco. Być może przerodzi się to później w jakąś stabilność, jest szansa, bo as monet, ale na razie jest ta osoba jeszcze niezdecydowana, natomiast jest szansa, że się spotkacie, tak jak powiedziałam. Z tym, że musi to sam ten mężczyzna zadecydować. Jest to cesarz, on lubi mieć władzę w ręku, on lubi decydować, więc dajcie jemu zdecydować, kiedy jest ten najlepszy punkt, żeby się spotkać, umówić, tak? Nic nie narzucajcie ze swojej strony, nie dzwońcie, nie róbcie żadnych jakichś tam akcji, ponieważ cesarz musi sam zadecydować. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą, czyli karty Lenormand. Czy się spotkacie? Czy się spotkacie? Czy się spotkacie? Więc w przełożeniu, kochani, mamy już wiadomość, czyli jakaś korespondencja, jakaś komunikacja między Wami, wiadomość być może właśnie o chęci spotkania, z propozycją spotkania, randki, tak? Mamy tutaj seksualność, tęsknotę i szukanie szczęścia. Kochanie, kochani, przepraszam, nie kochani, kochani, więc tutaj karta Lili mówi o tym, że ta osoba chce harmonii, chce zbliżenia z Wami, być może pogodzenia się, jeśli macie jakiś konflikt i też chce seksualności, chce też, kochani, zbliżenia jakiegoś intymnego, tak? Karta Lili to też seksualność. Tęskni ta osoba za Wami, myśli może wieczorami, może nocą. Mamy księżyc. No i mamy tutaj poszukiwanie szczęścia, czyli ta osoba szuka szczęścia, nawet jeśli to szczęście jest wiotkie, krótkotrwałe, mizerne, tylko na jakąś chwilę, płochą, to niemniej jednak mamy tutaj korespondencję, wiadomość dostaniecie i ta osoba będzie chciała się spotkać, ponieważ myśli o Was, tęskni, wspomina, być może nie może spać, być może właśnie zastanawia się, jak Wam tutaj napisać, kiedy napisać Wam wiadomość, więc myślę, że tutaj jest szansa naprawdę, żeby doszło do spotkania. Niemniej jednak jest to tylko takie chwilowe szczęście, tak? Nic może na stałe, ale chwilowe jakieś zbliżenie, romantyczna randka, tutaj szczęście, które się pojawia na krótką chwilę, może jakieś takie powierzchowne spotkanie, randka. Niemniej jednak widzę tutaj naprawdę, że się spotkacie. Dziękuję serdecznie. Napiszcie mi oczywiście, kochani, w komentarzach, jaką grupę wybraliście i czy się zgadza, czy się spełnia. Jeśli się to zrealizuje, to również napiszcie mi. Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję i do usłyszenia już wkrótce.